Dzień dobry, ja się nazywam Rafał Betlejewski, nie Butlejewski, nie Nazarejski, a Betlejewski przez W. Podkreślam to dla tych, którzy przekręcają moje nazwisko specjalnie w internecie. Rozumiem, że to jakaś złośliwość, ale jeżeli spojrzycie do psychoanalizy, co psychoanaliza mówi na temat przekręcania nazwisk, może to dla Was być ciekawe odkrycie Waszych własnych pobudek w końcu. Mam tutaj przed sobą tekst, który napisałem dla Onetu. To jest tekst, który odnosi się do akcji, jaką zrobiłem 10 lat temu. Nazwałem ją Tęsknię za Tobą, Żydzie. Tęsknię za Tobą, Żydzie. Wielu z Was może kojarzyć mnie z telewizji. Mówicie do mnie często, że jestem z TVN-u i tak dalej. Otóż to nie jest prawda. Robiłem projekt w TTV, która jest częścią TVN-u, przez pewien czas. To projekt telewizyjny. No, po prostu jako performer czy człowiek, który działa w przestrzeni publicznej. Natomiast ja działam w przestrzeni publicznej od 2001 roku. Wtedy po raz pierwszy pokazałem swoje działania w Zielonej Górze. I to nie jest tak, że ja jestem z telewizji, tylko przez jakiś czas robiłem coś w telewizji. To jest ta różnica. No i właśnie w 2010, 2009, 2010, 2011 roku zajmowałem się bardzo zjawiskiem antysemityzmu w Polsce. I muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy malowałem na ścianie napisy "Tęsknię za Tobą, Żydzie", miałem taką nadzieję, że ta tęsknota może rzeczywiście się pojawić w sercach Polaków. Za tym narodem wymordowanym, wymazanym w zasadzie z mapy naszej rzeczywistości 70 lat temu. A kiedy paliłem w Stodole w 2011 roku symbolicznie siebie jako polskiego ignoranta, miałem nadzieję, że ta ignorancja, która wiąże się z antysemityzmem, rzeczywiście w Polsce zniknie. Muszę powiedzieć po 10 latach od tamtych działań, że nie tylko nie jest lepiej, ale jest 100 razy gorzej. Jest 100 razy gorzej ze względu na to, że polscy antysemici, którzy zawsze byli gdzieś na marginesie naszego takiego, powiedziałbym, codziennego doświadczania i mieli minimalny albo niewielki przynajmniej wpływ na masową wyobraźnię Polaków, dziś uzyskali narzędzie, które się nazywa internet. Na YouTubie właściwie przeważającym przekazem, który kierowany jest do młodych ludzi dzisiaj, jest przekaz wiążący się z kalkami antysemickimi. Tacy ludzie jak Ewa Kurek, już chyba najbardziej oburzająca postać polskiej sceny antysemickiej, Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rola, Jacek Międlar, Piotr Rybak, czy wielu, wielu innych, którzy powtarzają do znudzenia antysemickie kalki treści, przekłamania półprawdy, czy po prostu oszczerstwa, powodują, że dzisiaj antysemityzm ma nowy tlen, nowy zapał i wielu z nas, tak zwanych nas, czyli wielu z Polaków, którzy korzystają z tej przestrzeni internetowej, jest przekonanych, że stare antysemickie hasła, antysemickie myślenie, tak to nazwijmy, jest w mocy i ma sens. To jest tekst, do którego sięgnę, dlatego że zebrałem w nim pewne myśli, które to porządkują, więc będę się do niego odnosił. Otóż powiem tak, w zeszłym roku, kiedy umieściłem w sieci film z informacją do Żydów na świecie, że w Polsce nie żyją sami antysemici, ale są także ludzie, którzy myślą inaczej, dostałem z internetu setki, a być może tysiące informacji, komentarzy, wiadomości, które mówiły do mnie w bardzo agresywny sposób, żebym wypierdalał z tego kraju, że jestem Żydem, że jestem agentem, że jestem zdrajcą, że można mnie zabić, zgwałcić,
że można mną pomiatać i tak dalej. Dzisiaj w polskim internecie, czego 10 lat temu nie było, dzisiaj pojawili się ludzie, którzy nazywają sami siebie nacjonalistami, czyli patriotami, jakimiś takimi ekstremalnymi patriotami i z dumą deklarują się, że są rasistami. Uważają także, że antysemityzm to jest wymysł Żydów, że uczestniczymy, inaczej świat jest pogrążony w jakiejś propagandzie zagłady, że Holokaust to nie jest zdarzenie czy doświadczenie z przeszłości, na której świat się uczy, na którym świat się uczy, z którego wyciąga jakieś wnioski, ale że jest to religia. Religia, która ma swoich wyznawców. Inaczej mówiąc, w polskim internecie jest coraz więcej głosów, które wprost zaprzeczają doświadczeniu Holokaustu. Albo go relatywizują, albo zaprzeczają. Bardzo często pojawiają się głosy, sam na swoim kanale na YouTubie takie głosy wyłapuję, w których ludzie sądzą, albo w których ludzie twierdzą, że uwaga, w Jedwabnem Żydzi spalili sami siebie w stodole, gdyż wstydzili się swojego współudziału w zbrodniach sowieckich. Dlatego dzisiaj blokują ekshumacje, które gdyby się dokonały, jak twierdzą ci ludzie, a twierdzą to wprost za Ewą Kurek. Więc gdyby się te ekshumacje dokonały, okazałoby się, że tam ta zbrodnia miała zupełnie inny przebieg niż to ustalił IPN, że to właśnie Żydzi sami się wymordowali, albo w ogóle tam nie było Żydów i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem te stwierdzenia to jest wprost negowanie Holokaustu, który w polskim prawie jest działaniem karalnym, niezgodnym z prawem. Natomiast teraz w polskim internecie tego rodzaju działanie, tego rodzaju myśli są na porządku dziennym. Mieliśmy przed chwilą, te kilka dni temu, Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ja uważam, że to powinno być jedno z głównych świąt państwowych w Polsce. Dlatego, że Holokaust dokonał się tutaj, dlatego, że jest naszym wielkim doświadczeniem ludzkim, historycznym, dziejowym oraz także dlatego, że dziś Holokaust na całym świecie jest postrzegany jako kluczowe zdarzenie w historii świata, cezura w historii świata, która w zasadzie rozdziela historię na przedholokaustową i poholokaustową. Po Holokauście nic już nie jest takie samo. My dzisiaj w Polsce niestety tego nie rozumiemy. Nie mamy jakby nawet pojęcia, dlaczego Holokaust jest tak ważny, gdyż nigdy o Holokauście nie nauczyliśmy się sobie opowiadać. Mało tego, mam wrażenie, że stoimy w odwróceniu do samych siebie. Nie chcemy zaglądać w tę ponurą dość przeszłość, która stała się podświadomością Polaków, taką zbiorową podświadomością Polaków i moim zdaniem ze strachu, z poczucia winy nie chcemy się zagłębiać w te ponure odmęty naszej przeszłości. A nie tylko, że nie chcemy, to jeszcze jakby w zamian, zamiast to zrobić, budujemy jakiś mit na własny temat. To jest mit tego bohaterskiego oporu, Polaków walczących do upadłego, którzy nigdy nie kolaborowali z nazistami, którzy chronili i bronili Żydów własną piersią, właściwie którzy nie mają sobie nic do zarzucenia. Moim zdaniem dzisiejsza polskość jest infantylną celebrą pognębienia i chwały. Ja mam takie wrażenie, że my jako społeczeństwo po prostu nie chcemy dojrzewać. Odwróciliśmy się od pewnej prawdy na swój temat, zbudowaliśmy w zamian tej prawdy, zbudowaliśmy pewne mity, które są łatwe i przyjemne. W związku z tym
żyjemy w pewnej anestezjologii, albo w takim anestezyjnym uśmierzeniu bólu, a co za tym idzie, pozwalamy, by potwory przeszłości cały czas nami sterowały. To jest to, że coś w przeszłości mamy takiego, co cały czas promieniuje jakimś jadem. Z jednej strony zatruwa to relacje między ludźmi w Polsce, powoduje, że oskarżają się nawzajem o różne niegodziwości, powoduje to, że podejrzewamy w stosunku do samych siebie, do swoich sąsiadów, znajomych i tak dalej, najniższe możliwe intencje, zarzucamy innym podłość, zdradę, nieszczerość, prawda, i tak dalej, nie ufamy sobie nawzajem. To jest jeden z wyników tego jadu właśnie, który jest jakby zakodowany w naszym takim zbiorowym DNA. A po drugie, budujemy polskość, która jest pewnym infantylnym mitem, takim, który może być zrozumiały albo jest atrakcyjny dla ludzi o najprostszych wyobraźniach, że się tak wyrażę. Co ciekawe, wielu z tych ludzi, którzy dzisiaj opowiada te antysemickie kalki, antysemickie mity i przesądy, uważa, że fakt, że Holokaust jest tak istotną sprawą na świecie, wynika ze spisku przeciwko Polsce. Domagają się ci tak zwani patrioci, domagają się, żeby to polskie doświadczenie, polskie bohaterstwo było tą najważniejszą lekcją dziejową dla ludzkości, żeby Powstanie Warszawskie było tym dziejowym doświadczeniem. A tak nie jest. I teraz pytanie jest, dlaczego? Po pierwsze, dlaczego tak nie jest? A po drugie, dlaczego my nie potrafimy tego zrozumieć? Zauważmy, że co i rusz podnosi się jakiś tak zwany mądry, który mówi, że Holokaust to przecież tylko jedno z wielu ludobójczych okropieństw, że przecież Turcy mordowali Ormian, że przecież na Wołyniu Ukraińcy mordowali Polaków i tak dalej. Że o co w zasadzie tym Żydom chodzi? Że przecież wiele było przykładów ludobójstwa. Inny mądry zaraz powie, no jak to o co Żydom chodzi? Żydom chodzi o budowanie religii holokaustowej, tego przemysłu propagandy zagłady, a tak naprawdę chodzi im o pieniądze. Chodzi im o to, żeby sprawować władzę nad wyobraźnią na świecie i czerpać z tego korzyści, udowadniając także swoje prawo do tego, co się dzieje w Palestynie. Trudno nawet zliczyć i wymienić wszystkie argumenty pojawiające się w internecie, które relatywizują doświadczenie Holokaustu lub wprost mu zaprzeczają. I co ciekawe, każdy taki argument ma link do źródeł. Są jakieś źródła, które się podaje, żeby to udowodnić. Pytanie jest takie. Czy istnieje szansa, żebyśmy wyszli z tej zbiorowej głupoty, która w sposób nieustanny kompromituje nas na świecie. I niestety uważam, że pod wodzą pani minister Zalewskiej oraz ministra kultury, czyli de facto ministra kontrkultury albo ministra braku kultury Glińskiego, to jest niemożliwe. Jesteśmy skazani na powtarzanie tej samej głupoty, która robi z nas jakieś pocieszne zjawisko na świecie. Proszę zauważyć, że nawet wśród ludzi wykształconych w Polsce panuje takie wrażenie, że Holokaust był ewentualnie jakimś wybrykiem w historii Europy. Takie podejście po pierwsze uniemożliwia zrozumienie, jakie są prawdziwe źródła i przyczyny Holokaustu, a po drugie umożliwia znowu relatywizowanie Holokaustu i opowiadanie sobie, że przecież to po prostu jedno z takich wydarzeń, których było więcej i które mają różne przyczyny. Mi się wydaje, że o Holokauście trudno mówić jako o jednym z przykładów masowego mordowania ludzi. To nie było tylko to. Holokaust to jest przede wszystkim, i to jest jego wyjątkowa różnica, to jest to, co go różni od czegokolwiek innego. Holokaust to było przedsięwzięcie rozłożone na
blisko dwie dekady, 20 lat. Po drugie, było to przedsięwzięcie multimedialne, filozoficzne, etyczne, społeczne, państwowe, naukowe, w końcu wręcz przemysłowe. Po trzecie, wzięło w Holokauście udział całe społeczeństwo europejskie. Był to projekt ponadnarodowy i ponadpaństwowy oraz ponadreligijny. To prawda, że to Niemcy zorganizowali Holokaust, to Niemcy przeprowadzili ten projekt jako bardzo sprawni organizatorzy, ale w Holokaust włączyły się wszystkie społeczności Europy, władające wszystkimi językami, o różnych kulturach, różnych tradycjach i nawet różnych religiach. Proszę sobie wyobrazić, jakiego rodzaju to jest projekt. To nie jest projekt po prostu ludobójczy. To jest projekt o dużo, dużo większym zasięgu. I teraz uwaga, można zaryzykować wręcz takie twierdzenie, że Holokaust to nie wybryk w europejskiej historii, ale to jest szczytowe osiągnięcie europejskiej kultury. Szczytowe osiągnięcie europejskiej kultury. W jakim sensie? Dlaczego to mówię? Otóż po pierwsze wydaje się, co jest niezwykle ciekawe, że Holokaust był atakiem na własną tkankę społeczną. To jest tak, jakby system immunologiczny w ciele przestał odróżniać własne komórki. Żydzi, kultura żydowska, judaizm jest w gruncie rzeczy fundamentem europejskiej kultury, a Żydzi są, czy byli, w dużej mierze nierozróżnialni od innych obywateli wielu społeczeństw. W związku z tym trzeba było ich zidentyfikować i wyłapać, czyli inaczej mówiąc, to był atak na samego siebie. Można też powiedzieć, że Holokaust był zwieńczeniem wielu wieków europejskiej przemocy. Począwszy od najazdów barbarzyńskich, przez wyprawy krzyżowe, przez świętą inkwizycję, wojny lokalne, które w Europie cały czas wybuchały, polowanie na czarownice, przez eksport przemocy w postaci wypraw krzyżowych, kolonializmu europejskiego, wyłapywania niewolników, handlu niewolnikami, w końcu tego apogeum przemocy europejskiej, czyli wymordowania amerykańskich Indian. Jakby przez te wieki, jeszcze oprócz tego, przez te wieki europejscy filozofowie, etycy, moraliści, księża, osoby duchowne, religijne tworzą gmach, bardzo precyzyjny i taki wyrafinowany gmach europejskiego rasizmu, aż w końcu, gdy Europa jest gotowa do przesilenia, dokonuje ataku na samą siebie. I w tym sensie Holokaust jest zjawiskiem, które jest zupełnie innym zjawiskiem niż każde inne ludobójstwo, pomimo że oczywiście w każdym przypadku tego rodzaju zdarzenia cierpią ludzie w sposób okrutny i nieprawdopodobny. Myślę sobie, że co jest ciekawe, po 2000 roku istniała szansa, że wydobędziemy się z tej ignorancji, z tej głupoty, powtarzania ciągłych tych antysemickich przesądów. Pojawiło się wielu nauczycieli. Nie będę już mówił o książkach Jana Tomasza Grossa, dlatego że wiem, że te książki działają na was jak płachta na byka, aczkolwiek zachęcam do ich czytania. No ale wielu innych autorów się pojawiło, którzy tłumaczą i pokazują, na czym polegał Holokaust, jaka jest jego budowa w morfologiczny i naukowy sposób. Pojawiło się wielu ocaleńców, wiele wspomnień. W polskich księgarniach naprawdę jest bardzo dużo książek, które można wziąć. Przytoczę choćby jedną, spowiedź Calela Perechodnika, otwockiego Żyda, który opowiada o tym, jak przeżył likwidację otwockiego getta i potem jak mieszkał w Warszawie podczas okupacji i powstania warszawskiego. Cudowna książka, arcydzieło literatury faktu, napisana po polsku. Ale zachęcam was do przeczytania dwóch książek, które wydają się tutaj niezwykle cenne. Cenne w kontekście zrozumienia tego, jaki jest styk
tych narodowych wyobraźni polskich, mitów polskich, szczególnie na temat bohaterstwa polskiego, a tego, czym było doświadczenie Holokaustu także dla polskiej kultury. To są książki Bohater Spisek Śmierć, Marii Janion, i druga to Prześniona rewolucja Andrzeja Ledera. Obie te książki pomagają zrozumieć, jak doświadczenie Holokaustu, wojny oraz reformy rolnej wpływają do dzisiaj i kształtują stosunki społeczne we współczesnej Polsce. Odwołam się także do strony tęsknie.com, którą wznawiam właśnie dokładnie w tej chwili. Można na nią zajrzeć nawet teraz, która jest zapisem projektu Tęsknię za Tobą w życie oraz komentarzy, które przy tym projekcie się pojawiały. Jest to moim zdaniem bardzo cenne archiwum, zapis polskiej podświadomości zbiorowej w tak zwanym temacie. Tyle się ostatnio mówi o mowie nienawiści. Ja się zastanawiam, czy nie trzeba byłoby się uważniej przyjrzeć osobom, które dziś współcześnie w internecie rozsiewają kalki antysemickie i powodują, że coraz większa grupa ludzi w Polsce uważa antysemityzm za racjonalne myślenie. Tacy ludzie jak Ewa Kurek, która w oburzający sposób przedstawia fałszywy obraz Żydów, twierdząc, że cywilizacja żydowska nigdy nie będzie przystawała do cywilizacji zachodniej, gdyż w cywilizacji żydowskiej można poświęcić dzieci dla ratowania własnego życia i to jest okej, że Żydzi wynegocjowali getta, tak jak getto w Warszawie, wynegocjowali je sobie z okupantem niemieckim, aby uzyskać autonomiczne takie rejony, prawda, w których mogli się sami rządzić w oderwaniu wreszcie od tych przebrzydłych Polaków. To jest Ewa Kurek, która robi to w majestacie jakiegoś naukowego tytułu, profesor. Może trzeba byłoby się zastanowić nad tym, czy nie trzeba by było Ewy Kurek wsadzić do więzienia. Mówię zupełnie poważnie. Czy nie trzeba byłoby zamknąć Radia Maryja? Tadeusz Rydzyk od 30 lat, to radio chyba powstało w 1991 roku, od 30 lat sączy w uszy Polaków antysemickie idiotyzmy związane z tym, że Żydzi czy żydostwo światowe chce odzyskać od Polski 70 czy tam ileś miliardów dolarów kwoty reparacji wojennych czy powojennych. A może przyjrzeć się takim ludziom jak Stanisław Michalkiewicz, jak Marcin Rola, jak Gadowski, czy Pyta.pl, które ciągle młócą ten nacjonalistyczny język, nasączony niechęcią, czy wręcz nienawiścią do innych, do uchodźców, do muzułmanów, do Żydów i tak dalej, robiąc z nas karykaturę patriotów. Może im trzeba byłoby się przyjrzeć. Czy to jest coś dziwnego dla nas, że Wielka Brytania nie zezwala na konferencję polskich prawicowców? Nas to dziwi, bo mówimy o wolności słowa, a być może właśnie dokładnie o to chodzi, żeby spróbować opanować wpływ, jaki ci nacjonaliści mają na współczesnych Polaków. Szczególnie Polaków, którym nie chce się do końca czytać, zgłębiać zagadnień, a którzy łatwo ulegają pewnego rodzaju presji czy namową, żeby być patriotami, cokolwiek miałoby to oznaczać. Dziś niestety antysemityzm sączy się za pomocą YouTube'a jakby coraz większą falą, a źródłem jego są naprawdę prymitywni publicyści nadający swoje fałszywą wiedzę z salek katechetycznych prowincjonalnych kościołów. Przestrzegam was przed tymi ludźmi i namawiam do czytania. Rafał Betlejewski, dziękuję.